Witajcie. Opowiem Wam dziś o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w trakcie prac związanych z demontażem maszyn elektrycznych prądu zmiennego. Ich przestrzeganie jest bardzo ważne, bo tylko stosując pewne zalecenia unikniecie sytuacji niebezpiecznych, zagrażających Waszemu zdrowiu czy życiu. Musicie wiedzieć, że wszystkie prace remontowe lub konserwacyjne urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia do ich przeprowadzenia. Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności łączeniowych należy sprawdzić wzrokowo stan urządzeń, które mają być dotknięte, zwracając szczególną uwagę na stan obudowy i widocznych części izolacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy odłączyć maszynę od źródła zasilania i usunąć uszkodzenie. W celu podłączenia lub rozłączenia wtyczki i gniazda wtyczkowego należy trzymać za obudowę wtyczki. Rozłączanie wtyczki i gniazda przez pociągnięcie za przewód jest niedozwolone, ponieważ grozi to wyrwaniem przewodu. Wyrwanie przewodu może zaś doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Pamiętajcie, że nie wolno dotykać żadnych części maszyn i urządzeń elektrycznych mokrymi lub skaleczonymi rękoma. Dotykając maszyn lub urządzeń elektrycznych, nie należy równocześnie chwytać metalowych czy uziemionych elementów, takich jak na przykład grzejników centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej. Po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzeń elektrycznych lub ich uszkodzenia, należy w pierwszej kolejności odłączyć je od sieci zasilającej. Jeśli wykonanie tej czynności jest niebezpieczne, należy zawiadomić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W pomieszczeniach, w których zainstalowane są maszyny bądź urządzenia elektryczne, oprócz środków ochrony podstawowej i dodatkowej, powinien znajdować się przenośny sprzęt ochronny. W zależności od przeznaczenia dzieli się go na izolacyjny, zabezpieczający oraz ostrzegawczy. Sprzęt izolacyjny służy do odizolowania ciała człowieka od części, które mogą się znaleźć pod napięciem. Można tu wymienić na przykład drążki izolacyjne czy kleszcze izolacyjne. Sprzęt zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia przed pojawieniem się lub utrzymywaniem napięcia w częściach wyłączonych uprzednio spod napięcia. Należą do niego na przykład przenośne uziemiacze i ogrodzenia. Sprzęt ostrzegawczy służy do ostrzegania, do których części urządzeń bądź maszyn nie wolno się zbliżyć, ponieważ znajdują się pod napięciem. Należą do niego tablice ostrzegawcze i informacyjne. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.